drogie dzieci, przychodzę do was, pomiędzy was, aby zmartwienia, które mi powierzacie, oddać mojemu synowi. Oręduję za wami u niego, dla waszego dobra. Wiem, że każdy z was ma swoje zmartwienia, swoje doświadczenia. Dlatego wzywam was po matczynemu, przychodźcie do stołu mojego syna. On dla was łamie chleb. Daje wam siebie, daje wam nadzieję. Od was żąda więcej wiary, nadziei i pogody ducha. Żąda, byście prowadzili wewnętrzną walkę z egoizmem, osądaniem ludzkim i słabościami. To też jako matka mówię wam, módlcie się, gdyż to modlitwa daje wam moc do prowadzenia walki wewnętrznej. Mój syn, gdy był mały, często mówił mi, że wielu będzie mnie kochać i nazywać swoją matką. Ja, tutaj, pośród was, czuję waszą miłość, dziękuję wam. W tej miłości proszę mojego syna, aby nikt z was, moje dzieci, nie powrócił do domu takim samym, jakim tu przybył, lecz byście zabrali ze sobą jak najwięcej nadziei, miłosierdzia i miłości, byście byli moimi apostołami miłości, którzy swoim życiem zaświadczą, że Ojciec Niebieski jest źródłem życia, a nie śmierci. Drogie dzieci, ponownie proszę was o matczynemu, módlcie się za wybrańców mojego syna, za ich błogosławione ręce, za swoich pasterzy, aby mogli głosić mojego syna z jak największą miłością i w ten sposób sprawiać nawrócenia. Dziękuję wam.